Cześć! Tworzenie w dzisiejszych czasach tego samego samochodu pod różnymi znaczkami i różnymi nazwami to raczej nic dziwnego, tym bardziej jeśli auta pochodzą z tego samego koncernu. Najlepszym tego przykładem jest stojąca za mną Astra, będąca bratem bliźniakiem najnowszego Peugeota 308. Zapraszam Was na krótką wycieczkę po tym, co oferuje już 12. generacja tego samochodu. Zapraszam! Nie ulega wątpliwości, że nowa Astra oraz Mokka, bo tak naprawdę Mokka była pierwsza, definiują nową epokę Opla. Epokę samochodów, które niewątpliwie mają swój indywidualny charakter. Epokę samochodów, które wyróżniają się nowoczesną prostotą. Na Astrze nie ma żadnych większych udziwnień czy jakichś dziwnych ozdób, ale ten samochód mimo to naprawdę przyciąga wzrok na ulicy i ja, szczerze mówiąc, bardzo kupuję tą nową stylistykę Opla. Założę się, że kiedy postawiłbym koło siebie Opla Astra 308 i zapytał ludzi, to raczej nikt nie wpadłby na to, że to są bliźniacy, bo w tak bardzo kompletnie różnych kierunkach, jeśli chodzi o stylistykę poszyte auta. Przy teście 308 powiedziałem, że naprawdę jest tam masa elementów, na które warto zwrócić uwagę. Bardzo mi się ten samochód podoba, jeśli chodzi o wygląd, natomiast nie mogę powiedzieć, że Astra mi się nie podoba. To jest kompletnie inny biegun i też ma właśnie to coś. Kiedy ktoś by mi się zapytał, które z tych samochodów podoba mi się bardziej, to chyba uciekłbym od tej rozmowy i to właśnie teraz uczynię. Nowa Astra jest raptem o 4 mm dłuższa od swojego poprzednika i ma 4,37 m długości oraz 1,86 m szerokości. Rozstaw osi natomiast zwiększył się o 13 mm do 2,67 m. W nowej Astrze wszystkie światła zostały zbudowane w technologii LED, natomiast ja bym się skupił na reflektorach, bo już w standardzie otrzymujecie reflektory w technologii Full LED, natomiast w opcji dostępne są reflektory IntelliLux LED. Ta technologia znana jest chociażby z Opla Insignii, stamtąd właśnie została zaadoptowana. Jak wiecie, Insignia w gamie Opla jest sytuowana dużo, dużo wyżej. To tylko pokazuje, że już nawet w tych niższych segmentach dba się nie tylko o technologię, ale również o bezpieczeństwo. No bo przecież reflektory w nocy to jedna z najważniejszych rzeczy. Dodatkowo w Astrze możecie mieć również czarny dach, który oczywiście optycznie ma obniżać ten samochód i sprawiać wrażenie, że nowa Astra jest taka bardziej sportowa. No i muszę przyznać, że to się udało. Standardowa pojemność bagażnika wynosi 422 litry, ale oczywiście możecie położyć oparcia tylnych foteli i wtedy zwiększycie ten bagażnik do pojemności 1339 litrów, z tym, że mówimy tylko i wyłącznie o wersjach czysto spalinowych, bo w takiej wersji jak ta, czyli w hybrydzie typu plug-in, standardowa pojemność bagażnika wynosi 352 litry, a gdy położycie oparcia tylnych foteli, to zwiększycie bagażnik do 1268 litrów. No a jeśli już Wam wspomniałem o tym, że jest wersja hybrydowa, to chyba warto wsiąść za kierownicę, przejechać się tym autem, opowiedzieć Wam trochę o silnikach, o wrażeniach z jazdy, a do wnętrza wejdziemy później. Nowa Astra została zbudowana na tej samej platformie co Peugeot 308, czyli na platformie EMP2, która pozwala na zastosowanie różnego rodzaju napędu. Dlatego w gamie Astry znalazły się zarówno silniki benzynowe, jak i silniki wysokoprężne, hybryda typu plug-in, a ostatecznie do gamy ma trafić Astra E z silnikiem wyłącznie elektrycznym. Musicie więc przyznać, że dla każdego coś miłego. Rozpiętość mocy tych silników będzie wahała się od 110 koni mechanicznych do 225 koni mechanicznych. Oczywiście to 110 koni dostępne jest w najsłabszej benzynie o pojemności 1.2 trzycylindrowej turbodoładowanej. Natomiast największa moc tych 225 koni mechanicznych dostępna będzie dopiero w hybrydzie typu plug-in, bo ta najmocniejsza opcja jeszcze nie jest dostępna w Polsce, będzie dostępna pod koniec tego roku. Natomiast teraz najmocniejszym wariantem jest również hybryda typu plug-in o mocy 180 koni mechanicznych. I to jest dokładnie ten wariant, którym teraz podróżuję. To jest dokładnie ten sam wariant, który testowałem w Peugeocie 308. Tak więc hybrydę znacie. Jest to benzynowy silnik 1.6 połączony z silnikiem elektrycznym, łączna moc całego układu, tak jak Wam wspomniałem, 180 koni. Możecie mieć tutaj na pokładzie dodatkową ładowarkę o mocy 7,4 kWh. Maksymalny przebieg na silniku elektrycznym to 60 km. Deklarowane spalanie
według Opla i według oczywiście WLTP to 1,1 litra. Natomiast pamiętajcie, możecie to w ogóle wyrzucić na śmieci te dane, bo realnie, rzeczywiście, jak będziecie mieć naładowany ten samochód, no to sporo przejedziecie, te 60 km na elektryku, no ale później to spalanie zacznie wzrastać, więc no trzeba liczyć w okolicach tych 4,5-5 litrów średnio, co i tak wydaje mi się przy tej mocy jest naprawdę przyjemnym wynikiem. Warto również wspomnieć, że baterie stosowane w hybrydach typu plug-in mają pojemność 12,4 kWh, natomiast prędkość maksymalna, z jaką możecie jechać na silniku elektrycznym, to aż 135 km na godzinę. Jeśli chodzi o zawieszenie, to z przodu mamy tutaj kolumny McPhersona, z tyłu belkę skrętną i szczerze powiem, że naprawdę bardzo fajnie to tutaj działa. Auto świetnie wybiera nierówności, natomiast ważniejszą informacją jest to, że Opel zwiększył sztywność nadwozia o 14% względem poprzedniej Astry, co wpływa oczywiście na jakość prowadzenia i tutaj ta różnica jest największa, bo rzeczywiście Astra zaczęła prowadzić się bardzo pewnie i chcecie tym autem po prostu podróżować szybciej, bo czujecie ten samochód, nie to co było w poprzedniej Astrze, więc tutaj mega szacun za to. I druga sprawa, która jest dla mnie bardzo istotna, bo testowałem dla Was 308 i tam mocno narzekałem na hamulce. Tutaj Opel się chwali, że hamulce są bardziej efektywne, tutaj również coś pozmieniali i szczerze mówiąc nie ma tego efektu, który był w Peugeotie, że te hamulce były bardzo agresywne, nieprzyjemne, ciężko było się zatrzymać, żeby ten samochód nie szarpał. Tutaj tego nie ma. Działają dobrze, tak jak powinny działać i także w ogóle o nich nie myślę. Więc brawo Opel, że poszliście trochę inną drogą i zrobiliście to po prostu lepiej niż jest to zrobione w Peugeocie. Chciałbym jeszcze wspomnieć o fotelach. Wyposażone one są w masaż i to już zasługuje tak naprawdę na uwagę z racji tego, z jakiego segmentu autem podróżuje. Ale masaże są również w 308, więc o tym mogliście wiedzieć. Ale te fotele w Oplu Astrze mają atest AGR. Niemieckiej kampanii na rzecz zdrowych pleców. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o to, aby Wasze plecy czuły się niczym w spa, żebyście się nie męczyli w tych fotelach. Ja tego nie sprawdzę na prezentacji, bo jeżdżę góra półtorej godziny tym samochodem, więc ciężko mi to ocenić. Na pewno to sprawdzę, kiedy będzie ten samochód w redakcji na dłużej i wtedy będę mógł to ocenić, ale trzeba przyznać, że to dość interesująca ciekawostka. Nowa Astra wyposażona jest w 3 tryby jazdy. Normalny, hybrydowy i elektryczny. Nie wiem dlaczego to zostało tak przetłumaczone, bo po angielsku nazywają się one Sport, Normal i Eco. Więc powinien być sportowy, normalny i ekologiczny. Mniejsza z tym. Wybierając te tryby jazdy oczywiście zmienia się wiele rzeczy w samochodzie. Wybierając tryb sportowy na bardziej agresywny zmienia się układ kierowniczy, mapowanie pedału gazu, działanie skrzyni biegów, pojawia Wam się tutaj bardziej taki sportowy interfejs oraz również klimatyzacja jest ustawiona w tryb bardziej sportowy. Nie wiem, co się tam zmienia w tej klimatyzacji, ale też działa nieco inaczej. Natomiast w trybie eco działa to wszystko totalnie na odwrót, czyli oczywiście zmieniają się te same rzeczy, ale w drugą stronę, czyli wszystko działa w ten sposób, aby jak najbardziej oszczędzać zarówno energię, jak i paliwo. Na koniec krótkie podsumowanie jazdy nową Astrą. Muszę przyznać, że ten model naprawdę zrobił wielki krok naprzód i to nie jest już taka gumowa jazda, jak to było w poprzednich Astrach, tylko to auto daje Wam masę informacji zwrotnych. Wiecie, co się dzieje z kołami. Naprawdę dobrze się go prowadzi. Nie zmienia to faktu, że w wielu aspektach, jak wszędzie do tego samochodu, nagle czujecie ten powiew Francji. Są te same dźwięki kierunkowskazów. Jest wiele ikon znanych z francuskich samochodów i gdzieś widać, że ta Francja podszczypuje, ale nie mam z tym żadnego problemu. Bo to, co miało zostać niemieckie, niemieckie pozostało, czyli właśnie ta jakość prowadzenia. Dlatego moim zdaniem, jeśli chodzi o prowadzenie nowej Astry, jest naprawdę nieźle. No więc tak jak Wam obiecałem, pora wejść do środka i zająć się wnętrzem. A w środku jest dokładnie tak jak na zewnątrz. Prosto, ale konsekwentnie i mnie osobiście bardzo się tutaj podoba. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście taka niby tafla ekranów, ale to nie są połączone ekrany, to są dwa osobne ekrany. Jak widzicie, mamy tutaj wirtualne zegary i Opel powiedział jasno, zwykłe analogowe zegary w Astrze odeszły w niepamięć na dobre. Więcej manualnych, analogowych zegarów w Astrze mieć
nie będziecie. Jest tutaj oczywiście nowy interfejs, który ma skrót HMI, a rozwinięcie tego skrótu to Human Machine Interface, czyli połączenie człowieka z maszyną. Ma to być bardzo intuicyjne, bardzo kompatybilne ze wszystkim. No i powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo ciekawie to działa. Nic się tutaj nie tnie, wszystko działa tak, jak działać powinno. Do tego oczywiście macie tutaj Android Auto i to bezprzewodowy, więc plus za to. I to, co najważniejsze, no to te elementy, bo Opel chwali się, że wszystkie te najważniejsze funkcje pozostały nadal manualne i brawo, brawo Opel, bo ja zawsze to doceniam. Też uważam, że niektórymi rzeczami powinniśmy sterować manualnie, a nie dotykowo. Sprawdźmy również, jak to wszystko jest wykonane. Jeśli chodzi o górę deski rozdzielczej, to tu jest mięciutko, w bardzo fajne tworzywo. Tu jest plastik twardy, ale bardzo przyjemny w dotyku. Dalej również miękko. Dopiero tutaj zaczyna się twardo. I na drzwiach tu bardzo delikatnie się to ugina pod palcami. Niestety ten plastik jest bardzo słaby. Tu jest też dość twardo, więc te drzwi, no, trochę można byłoby tutaj poprawić. Tutaj oczywiście mięciutko, masa, pianoblek, więc niestety będzie się to wszystko rysowało. A jak wyglądają sprawy schowków? Na tym też Opel, o tym też Opel dużo mówił. Mamy tutaj kieszenie w drzwiach. No ten plastik, jak sami widzicie, no niezbyt dobrze to wygląda. Przed pasażerem oczywiście schowek, też niezbyt pojemny, ale nie ma się co czepiać. Do tego tutaj macie taki pojemnik na okulary, półeczkę, oczywiście za zasuwką, gdzie jest ładowarka bezprzewodowa, dwa porty USB już typu C, wyjście 12V, dwa uchwyty na kubki, kolejna półeczka, schowek pod podłokietnikiem niezbyt pokaźnych rozmiarów, no i kolejna kieszeń w drzwiach. Ogólnie rzecz ujmując, muszę przyznać, że dobrze się tutaj czuję i ciekawie to wszystko wygląda, może poza tą kierownicą, która jest dość dziwna, tutaj taka bułowata, tutaj dość cienka, no niezbyt mi się podoba, ale ogólnie wnętrze Opla Astry chyba na plus. No może te drzwi mogłyby być nieco bardziej dopracowane. A jeśli chodzi o miejsce z tyłu, no to zobaczcie, fotel ustawiony jest pode mnie, ja przypominam, mam 183 cm wzrostu, no i przed kolanami naprawdę mam sporo miejsca, na stopy sporo miejsca, nad głową. No, jeszcze spokojnie, trzy palce wolnej przestrzeni, więc nie jest źle. Jeśli chodzi o jakieś udogodnienia, to ja tutaj mam podgrzewane zewnętrzne części kanapy, port USB już typu C, jakaś tam półeczka, siateczki za fotelami, oczywiście kieszenie w drzwiach, no niezbyt pojemne, na pewno się tutaj butelka 1,5-litrowa nie zmieści. Tutaj dodatkowa półeczka, mamy podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki i uchwytem na telefon. Jest również wyjście na narty do bagażnika, więc to dla wielu osób może być dość cenna informacja. Ogólnie rzecz ujmując, jest tutaj naprawdę przyjemnie, jeśli chodzi o wyposażenie, no to bardzo klasycznie. Na koniec ceny. Nowa Astra zaczyna się od kwoty 82 900 zł. Oczywiście mówimy tutaj o podstawowej wersji zarówno silnikowej, jak i wyposażeniowej. Jeśli będziecie chcieli mieć hybrydę typu plug-in, tą 180-konną, to w salonie musicie zostawić prawie dwa razy tyle. 152 900 zł. No różnica jest dość spora. Dodam Wam jeszcze, że pod koniec tego roku do salonów trafi również odmiana Sportsture, czyli wersja kombi. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!